W dzisiejszym odcinku pokażemy problem, z którym służby nie mogą poradzić sobie od lat. Zanim jednak wrócimy do tematu, przedstawimy parę ujęć z patologicznych wyczynów. No dobrze, tylko podnieś. Nie mogę go podnieść. Bo to są panaczki. Poproszę innych kolegów. A kto się przewrócił? Mój. To poproszę. Boże, bardzo. Powiedział ci, kurwa, nie masz tego na pensę, nie? Tam jest twoje miejsce. Pierdolę, nie będziesz tu orać. Bezdomni często wykorzystują służby ratunkowe, symulując choroby, aby wygodnie wyspać się w szpitalu. Każdego dnia przed dworcem zachodnim w Poznaniu jest spożywany alkohol. Dochodzi do sytuacji, gdzie pasażerowie czują się zagrożeni, a służby są bezradne. Jeśli Straż Miejska oraz policja konsekwentnie podejmowałaby działania wobec tych osób, porządek nastałby tak jak na holu dworcowym dzięki ochronie dworca, która od ponad roku trzyma porządek na wysokim poziomie. Kopanie w rozsuwane drzwi to zapewne u tego pana codzienność. Osoby zakłócające porządek natychmiast zostały wyproszone z dworca. Chodź. Dobra, nie! Nie! Największym problemem, jaki jest obecnie na dworcu, to bezradność dosłownie wszystkich wobec dzieci, które zmuszane są każdego dnia do żebractwa. Dzieci są przemęczone, głodne i niewykluczone też, że zastraszone. Apelujemy do organów porządkowych, aby zajęły się tym ciężkim problemem. Zadzwonię po policji, czyli taki zabiorę. Go!
weź nagraj i wysip to do tego do opieki społecznej i też będzie to. Bezdomni proszą podróżnych o kupienie biletu, tłumacząc się, że zostali okradzeni, a chcą jechać do rodziny. Gdy taka sytuacja się wydarzy, po chwili bilet jest zwracany, a osoba, która ten bilet wyłudziła, zwraca go i otrzymuje gotówkę do ręki. Podoba Ci się mój kanał? Super! Chcesz mi podziękować, ale nie wiesz jak? Postaw kawę na Buy Coffee. Dzięki i widzimy się niebawem.